Siema, siema, ja jestem Gorgo, a to jest Q&A, na które czekaliście. Zadaliście mi kilka ciekawych pytań, a nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt, ale sporo się niestety powtarzało, moi drodzy. Dlatego jeżeli chcecie, żeby wasze pytania wylądowały w następnym Q&A, musicie obejrzeć poprzednie odcinki, mniej więcej sobie przejrzeć pytania, które już były, żeby po prostu się nie powtarzać. Jak chodzi o odcinek z Disem, to już kiedyś z nim rozmawiałem na ten temat, w końcu nie pykło na chwilę obecną, ale jeżeli by chciał dalej, to mamy do siebie w sumie niedaleko i fajnie by było razem zrobić odcinek, nie? Jak się uda, no to spoko, nie? Możecie dać znać w komentarzach, ile osób jest na tak i możecie gdzieś tam popisać, może się uda. Dis, nagramy odcinek razem czy nie nagramy, co? Nagramy? Nagramy czy nie nagramy, gościu? Myślę, że nagramy, tak mi się wydaje przynajmniej. Jak nie teraz, to niedługo. Skating park jest niedaleko, Chorzów, nie? Spoko, spocik. Możemy zrobić coś fajnego razem. Coś stworzyć deskorolkowego, zajawić nowych ludzi na deseczkę. Kiedy odcinek z fingerboardami? Właśnie, co do odcinka z fingerboardami, no to już niedługo, ponieważ zaczynam dla was super zaje. Fajną serię. Już lada moment będzie. I nie będzie to taka zwykła seria. Będzie to taka seria vlogowa. Będzie taka fajna seria. Mam nadzieję, że wam się fajnie spodoba i że wszystko będzie git, tak jak sobie to mniej więcej rozkminiłem. Jaka ulubiona firma deskorolkowa i jaka butów na deskę? Street czy park? Moja ulubiona firma deskorolkowa to jest Baker. No, Baker. Tak przynajmniej podoba mi się w ogóle to całe tam i ewentualnie jeszcze Revive. To są takie dwie firmy, które mi się bardzo podobają. To powiedzmy, że one są obie na pierwszym miejscu. Jakie buty? Zawsze byłem za tymi, za Etnisami Merana, ale powiem wam, że teraz mam te Lakaje. Możecie sobie obejrzeć tam parę odcinków wstecz. Lakaje buty sobie kupiłem, Riley Hawki dwójki i naprawdę są, powiem wam, kozak, nie? Są wytrzymałe bardzo. I chyba powoli będę się przerzucał na Lakaje, bo naprawdę są spoko. A jeżeli chodzi o street czy park, ogólnie bym wolał street, ale w Opolu nie ma streeta prawie w ogóle. Także no, na chwilę obecną park. Są jakieś kanały, którymi się inspirujesz? No, Gonciarza oglądam, John Hilla trochę, Braille, no jest trochę tych kanałów, nie? Inspiracje ciągnę ze wszystkiego, co się da, bo to... No wiecie, to tak jak ze wszystkim, nie? Jak się uczycie czegoś albo oglądacie jakieś triki z piłki nożnej czy coś, no to próbujecie powtarzać po swojemu. No i ja mam coś w tym stylu, też coś tam sobie kminię i chcę to po swojemu. No tak kopiować nie chcę, nie? Ale wiadomo, że uczę się od lepszych, no o to chodzi, tak? Do tego czytam bardzo dużo książek związanych z filmowaniem i ogólnie z prowadzeniem kanału i z prowadzeniem samego siebie i tak dalej, zarządzanie czasem. Więc no to jest bardzo dużo rzeczy takich pobocznych, które robię, żeby właśnie rozwijać się dobrze, no i do tego jeszcze rozwijać ten kanał jak najbardziej. No i jak na razie idzie to w miarę spoko. Jaką funkcję na YouTubie cenisz najbardziej, a której twoim zdaniem mogliby nie być? Na przykład dla mnie stories na YouTubie. Wiesz co, ja to tych funkcji to tak mało używam, te stories to też tam chyba ledwo żyje. Też mało kto z tego korzysta, tak mi się wydaje. Bardzo lubię społeczność, choć mało osób tam trochę zagląda, ale czasami mamy po 50 komentarzy, więc jak na taki kanał jak mój, no to jest bardzo dobrze. Społeczność mi się bardzo podoba, ta zakładka. No i co mnie denerwuje? Denerwuje mnie to, że skoro ludzie dają suba, to na tym powinno wystarczyć, a nie, że trzeba dać suba i ustawić powiadomienia na wszystkie. To mnie bardzo denerwuje. Gdyby nie YouTube, to wrzucałbyś materiały gdzie indziej, Facebook, Fiverr czy jakoś tak. W sumie nie wiem, jak się nazywa ta druga ten firma, ale na pewno bym gdzieś wrzucał na 100%. No, tylko nie wiem gdzie, szczerze powiedziawszy. No, patrząc na chwilę obecną o tych firmy, które się znam, no to na Facebooka bym wrzucał, bo na Twitcha to raczej by ciężko było wrzucać deskorolkę. No, ale no tak, no wrzucałbym gdzieś. Instagram na pewno dalej bym tam próbował, no i Facebook, nie? Pozdrawiam cieplutko i życzę wszystkim udanego wieczoru. Dzięki wielkie, pozdro stary, pozdro Seba, pozdro dla was tam wszystkich mordy i lecimy dalej. Preferujesz traki standard czy hollow? Ja sam w tym sezonie będę próbował hollowków. Miałem wcześniej standardowe wenturki, teraz mam hollowy independent i jestem mega zadowolony. Także preferuję hollowki. Dla tych osób, które nie wiedzą, co to są hollowy, to są jakby po prostu traki, które w środku mają pustkę. Po prostu są lżejsze. To tak najprościej tłumacząc. Po prostu są lżejsze przez to, że są w środku, że w środku nie są wypełnione. O, w ten sposób. Katarzyna Falba. Sam prowadzisz kanał, czy może jakąś pomoc, jeśli chodzi o montaż, lajkowanie lub odpowiadanie na komentarze? Imponujący jest czas odpowiedzi z twojej strony, więc zastanawiam się, czy sam
to wszystko ogarniasz, pozdro. Tak, jestem osobą multitaskingową, tworzę wszystko sam, od realizacji do produkcji, do social mediów, do odpowiadania na komentarze, do lajkowania, do tworzenia nowych pomysłów dla Was, wszystko robię sam, dosłownie. Czasami się pytam znajomych albo dziewczyny, w sensie najbliższych znajomych, takiego przyjaciela, Paweł pozdro, jego dziewczyny, Malwina pozdro, mojej dziewczyny, kochanie, Aga pozdro. No, to są osoby, których się pytam czasami, czy dobry pomysł wymyśliłem i ewentualnie zawsze mi tam podpowiedzą, jeżeli... Znaczy zawsze, no nie zawsze, no ale czasami jak się zapytam, no to mi coś tam zawsze mogą podpowiedzieć, że no w sumie spoko, ale można by było to troszkę inaczej. I takie coś jest bardzo ważne, ponieważ to jest jedna rzecz, nad którą jakby muszę popracować jeszcze, żeby myśleć jeszcze bardziej out of the box, nie? Cały czas się uczę, więc no jeszcze jestem noobem w tym, co robię, ale staram się robić to coraz lepiej. Choć te Q&A, widzicie, jest bardzo proste, ponieważ po prostu usiadłem i oparłem się na krześle i z wami rozmawiam. Ale takie odcinki też są ważne, ponieważ uważam, że to jest taki miły ruch z mojej strony, w waszą stronę, że w ten sposób możemy sobie porozmawiać i odpowiedzieć na takie najciekawsze pytania, więc osoby, które zadały te pytania, które oczekują odpowiedzi, no po prostu jej dostają, tak? Nie potrzebujemy tu żadnych bajerów z tyłu, żeby coś tam latało i tak dalej, tylko po prostu to jest odcinek, w którym sobie rozmawiamy. Okej. Tak, no ja wszystko robię sam, poświęcam bardzo dużo czasu na ten kanał. Od 2 lat robię go, można powiedzieć, codziennie, bo nie zawsze wlatują filmy, ale zawsze jest moja interakcja z widzami, zawsze coś tam jest. No, no nie ma takiego dnia, żeby nic nie było na kanale albo nie było niczego na story. Wiadomo, że filmy wrzucam różnie, ale w ciągu 2 lat, od kiedy prowadzę działalność na YouTubie, to jestem systematyczny cały czas, nie? Nie było takiego dnia, żeby, no nie wiem, jak powiedziałem, że w ciągu tygodnia będą filmy, to od 2 lat w ciągu tygodnia są filmy, nie? No nigdy nie było tak, żeby go nie było. Czasami tam się zdarzyło, że zamiast po 7 dniach wrzuciłem po 8, ale teraz jest grudzień, jak widzicie, filmy są codziennie i przez cały grudzień będą codziennie, przynajmniej się postaram. Różne będą, ale mam nadzieję, że będziecie oglądać i będą się Wam podobały. No jest to dość troszkę męczące, ale ja nie uznaję tego jako pracy. Więc jestem, no, zajarany, nie? Robię YouTube, fajnie, suby lecą, wszystko jest fajnie, rozwija się. Czasami tam wyświetlenia spadają, czasami rosną do góry, no tak jest, no po prostu trzeba przebrnąć przez to i cisnąć dalej. Podoba mi się to, co robię, jestem zadowolony, buduję swój własny content, buduję współpracę, tworzę tam różne fajne projekty. No, a co do projektów, to chyba było tam dalej gdzieś pytanie, więc lecimy dalej. Aha, co do odpowiadania na komentarze, to po prostu uważam, ja całe życie uważałem tak, że jeżeli ktoś poświęca mi czas, to fajnie by było, jakbym też poświęcił temu komuś chwilę czasu, tak? Ponieważ szanuję wszystkich moich widzów, którzy do mnie piszą, ponieważ fajnie, że do mnie piszą, nie? Nie chcę robić takiej bariery YouTuber, na przykład YouTuber widzowie, że cut i nie da się. Póki jest możliwość i tak dalej, no to staram się odpisywać każdemu z osobna. I myślę, że bardzo dużo osób o tym wie, ponieważ bardzo dużo osób mi to pisze, że fajnie, że odpisuję i tak dalej. No dla mnie to takie naturalne, ponieważ no gramy fair play, tak? Jesteśmy w jednym teamie, budujemy razem tą społeczność, więc myślę, że fajnie właśnie w ten sposób sobie porozmawiać, że wy coś napiszecie i macie pewność, że ja w końcu też odpiszę tam zaraz czy za parę godzin, nie? Skąd pomysł na twoją nazwę kanału? Tutaj akurat pomysł na nazwę kanału, no to po prostu moja ksywa. Mam taki pseudonim Gorgo od już 20 lat prawie. No więcej na ten temat może niedługo w osobnym filmiku. Czemu akurat Gorgo? Chcecie taki filmik? Dajcie znać w komentarzach. Kiedyś odpowiadałem w Q&A na ten temat, ale tak opowiedziałem bardzo pokrótko, nie? Tak bardzo mało o tym powiedziałem, a mogę to troszkę rozwinąć. Jeżeli będziecie chcieli, to nie ma problemu. Będą live'y z gier, a jak tak, to jakich? Tak, będą live'y z gier, ale tak jak mówiłem, live'y z gier zazwyczaj są tylko w zimę. Zacznie śnieg padać, nie będzie jak wyjść na deskę i tak dalej, to zaczniemy robić live'y z gierek jakieś. Ale oczywiście filmiki jakieś też będą wpadać, cały czas będziemy coś robić z deskorolką i fingerboardami, więc będzie się działo sporo, mam fajne pomysły, będziemy realizować je non-stop. Co Cię zainspirowało do nagrywania? Jaki jest Twój ulubiony YouTuber? Zainspirowało mnie co? No nie wiem, po prostu od mało lata, jak tylko YouTube powstał, to już zacząłem wrzucać filmy, nagrywałem tam parkour, montowałem to wszystko, wymyślałem różne scenografie i tak dalej. To samo było przed YouTube'em, wrzucałem na jakąś inną stronę, ale nie pamiętam, jak ona się nazywała. To właśnie już
no nie pamiętam, jak ona się nazywała naprawdę, ale wrzucałem na nią kiedyś filmy też, właśnie też związane z parkurem, tam troszeczkę z piłki nożnej, także zawsze była ta chęć taka nagrywania, tylko nie nagrywałem twarzy ani nic, jakoś tak troszkę stresowałem i tak dalej, a jakoś 2 lata temu wziąłem się za siebie, no i zacząłem nagrywać siebie, dosłownie siebie, nie? A mój ulubiony YouTuber, no to w sumie jeżeli chodzi o umiejętności, to Krzysztof Gonciarz, zdecydowanie. Co myślisz o wandalskim zachowaniu skaterów? Wiesz co, jak się robi jakieś trashery i takie skater daje, to spoko, bo to jest taki, no taki klimat, ale jak coś się niszczy specjalnie i tak dalej, że taka hamowa popisowa i tak dalej, to jak najbardziej nie popieram. Od kiedy nagrywasz na YouTube? Jaka była twoja wizja początkowa kanału? Czyli co byś chciał tam nagrywać i tak dalej? Nagrywam na YouTubie od... Znaczy konto mam założone od grudnia, nie, od listopada chyba 2017, ale tak naprawdę YouTube'a prowadzę od kwietnia 2018, czyli niedługo będą 2 lata. Choć konto już ma 2 lata jakby, nie, ale prowadzę je tak od marca, kwietnia jakoś tak, nie pamiętam, 2018. Na początku nagrywałem jakieś tam gierki, trochę streamowałem, no i chciałem wrzucać różnego rodzaju vlogi. No i na razie wrzucam vlogi z deskorolki i jest fajnie, nie? Łączę jedną pasję z drugą. Dzięki temu mogę się cały czas rozwijać, cały czas coś się dzieje i jest naprawdę spoko. Jaki mam plan na ten kanał? No za bardzo nie chcę zdradzać moich planów. Wszystko zobaczycie. Na pewno będzie cały czas w nim deskorolka, na pewno będą vlogi, będą coraz lepsze vlogi, ponieważ mam kilka fajnych pomysłów. No też staram się jeździć coraz lepiej. Ostatnio się nauczyłem Crooked Grinda i Pin Zero, więc myślę, że jest to... No jest to dobry ruch z mojej strony, staram się, wiecie, sprogresować trochę bardziej, żeby nikt nie gadał, że vloguję, a umiem mało, albo umiem za mało na vlogowanie, nie wiem jak to powiedzieć, no, ale no tak jak mówiłem, no jest coraz lepiej, progres jest, będzie jeszcze lepiej i jedziemy po swoje, nie, no kanał się będzie rozwijać, a jak zobaczycie sami, nie, będzie trochę gierek, będzie trochę tego, vlogów, będzie trochę vlogów ogólnych, chcę, żeby to było takie ogólne dla każdego po trochę, ale żeby ta deskorolka była cały czas. Masz jakiś znak rozpoznawalny na deskach? No nie mam właśnie, ale mam wlepy te swoje. Tak się zastanawiam, czy sobie jakoś jej nie obkleić. Jeszcze rozkminimy. No muszę jeszcze nad tym pomyśleć. Chciałbym sobie jakiś tam znak rozpoznawczy zrobić. No w sumie jeden pomysł właśnie mi wpadł do głowy. Ale to jeszcze zobaczymy. Za ile najdrożej sprzedałeś Plate Legi? Ile razy przytulił ktoś twojego luta z foldy? Wiesz co, nie robiłem nigdy lootbaga z foldy, ale na przykład jak z Venor szedłem z lootbagiem, żeby sprzedać na Outlaw Camp, no to zazwyczaj wrzucałem na ten most i tam były te schodki takie, co się szło po drodze i zawsze topiłem tam w bagnie lootbaga, a Plate Legi sprzedałem maksymalnie za 1,5K kiedyś, więc dobry deal. Stara dobra Tibia. Pozdro, pozdro Wojtek. Czy chciałbyś zostać zawodowym piłkarzem? Jak widzisz siebie za 20 lat? No, chciałem zostać, nie ukrywam, ale niestety kontuzja mi nie pozwoliła próbowania swoich sił dalej, więc kolano nie pozwoliło, no i lipa, no. Takie czasy były. Kocham piłkę, kocham deskę. Robimy dalej swoje i dalej jeżdżę i dalej gram, ale po prostu niezawodowo. A jak widzę siebie za 20 lat, nie idę tak daleko, wiesz? Nie idę tak daleko, ale fajnie. Chciałbym siebie zobaczyć w taki sposób, że... otworzyłbym własny skatepark w Opolu, najlepiej kryty, do tego szkółkę i do tego bym cały czas gdzieś tam był z deskorolką i tworzył po prostu nowe miejsca deskorolkowe dla dzieciaków i tak dalej. Pomagał im, rozwijał i tak dalej. No, coś związanego z deską, żeby właśnie cały czas ten sport rozwijać akurat w moim mieście, w Opolu. Kiedy w końcu przyznasz, a obaj wiemy, że to prawda, że Cristiano Ronaldo jest lepszy od Messiego? No wiesz co, jak dla mnie, to Messi jest lepszy dalej, ale szacun dla Ronaldo, bo gdyby nie Ronaldo, to Messi nie byłby taki dobry, oni w ogóle i w odwrotną stronę, oni oboje tak naprawdę rywalizowali ze sobą i dzięki temu stawali się coraz lepsi. Obaj zasługują na mega szacunek, ponieważ to dwie największe legendy na chwilę obecną. Kupiłbyś suby, żeby podkręcić zasięgi? Nie, ale powiem wam tak, te suby to i tak nic nie dają tak naprawdę, ale no trzeba te suby robić, bo wtedy jest większy algorytm, że cię gdzieś tam wyrzuci i jesteś sobie gdzieś tam, ale tak poza tym to nie, no nic bym nie kupił, szkoda mi takiego konta, tyle czasu co ja poświęciłem, tyle tysięcy godzin można już powiedzieć,
No, żeby taki film powstał, to trzeba poświęcić parę godzin, żeby to wszystko zrobić, nagrać, zmontować, wrzucić, później opublikować, później rozreklamować i tak dalej. To jest, wiecie, to jest dużo, dużo roboty. Nie, 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 nigdy bym nic nie kupił. Jest trochę firm, które tak kupują i tak dalej, ale to nie moja bajka. Ja to mam gdzieś. Staram się zdobywać widzów w legalny sposób, po prostu promując się i robiąc fajne materiały dla Was. No i będąc w porządku i rozmawiając z Wami, tak jak teraz w Q&A. No i ostatnie pytanie dzisiejszego Q&A to jest Twój wymarzony projekt do zrealizowania na YouTubie. Tylko podpowiem, znaczy nie chcę zdradzać swoich planów, ale mam taki jeden projekt w głowie, który cały czas mi siedzi, ale jeszcze muszę uzbierać na trochę na sprzęt, a nie jest tani, więc chciałbym zrobić parę filmików takich o deskorolce, ale takich historyjek i takich fajnych. Mam pomysły, czytam książki na temat właśnie pisania scenariuszy i tak dalej, a zresztą pokażę Wam, poczekajcie. O, właśnie. O, cyk. Widzicie? Scenariusz na miarę XXI wieku. I tutaj jak napisać scenariusz filmowy, no. To są dwie książki, z których teraz korzystam. No, jest sporo stron. No, macie... Łącznie to jest prawie 1000 stron, nie? No, prawie 1000 stron, dwie różne książki. Staram się czytać je cały czas, rozwijać się i tak dalej. I mam bardzo fajny pomysł, chcę to nagrać. I może mam nawet kogoś, kto będzie chciał ze mną to nagrać, także powinno być dobrze.